mocno zaszczycony, że jako prezydent miasta dostępuję godności przywitania Państwa na gościnnym bialskim parkiecie w szkole, która szczyci się swoimi sukcesami sportowymi, choć akurat nie w tej widowiskowej, cudownej dyscyplinie sportu. Dziękuję bardzo za zaufanie, jakim Polski Związek Gimnastyki te podziękowania kieruje wobec Pani Prezes, Lubelska Unia Sportu, tu również kłaniam się nisko, Pani Prezes, Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Jarosław Stawiarski, tutaj kieruję podziękowania bezpośrednio do Pana Dyrektora, obdarzyli nas zaufaniem, doceniając kunszt środowiska sportowego w Białej Podlaskiej i powierzyli nam tę zaszczytną misję goszczenia uczestników 26. już Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych, w gimnastyce artystycznej chłopców i dziewcząt. Nieprzypadkowo zgromadziliśmy się w Białej Podlaskiej w roku, w którym obchodzimy 50-lecie, tak proszę Państwa, już 50-lecie Akademii Wychowania Fizycznego. Być może wśród kadry trenerskiej i wychowawców młodzieży znajdują się także jej absolwenci. Za ten piękny jubileusz i wykonywaną dotychczas pracę, także w zakresie gimnastyki, bardzo serdecznie dziękuję reprezentowanej przez pana doktora Waldemara Wiśniowskiego społeczności kadry naukowej bielskiego AWF. Waldku, bardzo serdecznie gratulujemy i dziękuję. Życzę wszystkim Państwu, żeby Biała Podlaska okazała się na tyle gościnna, że spełnicie w niej swoje marzenia. Zero kontuzji, mnóstwo frajdy i satysfakcji ze wspięcia się na wyżyny w osiąganiu marzeń. Bawcie się dobrze, ale przede wszystkim skoncentrujcie i najlepiej jak potraficie wykonajcie to, do czego przez długi czas się przygotowywaliście. Dziękuję wszystkim Państwu, zwłaszcza środowisku sportowemu. Państwu trenerom też życzę tej ogromnej satysfakcji ze świetnie wykonanej pracy, zwłaszcza w tym okresie, który jest trudny i dobrze, że pomimo ograniczeń i obostrzeń jesteśmy w stanie zorganizować te zawody na poziomie, ufam, zapewniającym nam wszystkim bezpieczeństwo. Zachęcam, żebyśmy także osobistą postawą o nie zadbali. Powodzenia! Olimpiady Młodzieży w sportach halowych Lubelskie 2020 w imieniu wszystkich zawodników uroczyście ślubuję, że będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów, regulaminów sportowych i zasad fair play oraz zgodnie i z zaangażowaniem reprezentować nasz region i klub sportowy. Ślubowanie sędziów. My sędziowie 26. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych Lubelskie 2020, uhonorowani zaszczytem prowadzenia zawodów olimpijskich, ślubujemy sprawiedliwie i zgodnie z regulaminem olimpiady ocenić wysiłek młodych sportowców. Drodzy sportowcy, szanowni Państwo, 26. Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach halowych, w gimnastyce sportowej chłopców i dziewcząt Lubelskie 2020 uważam za otwartą.
paru lat staramy się na terenie Białej Podlaskiej i województwa lubelskiego rozpropagować gimnastykę sportową i nie tylko sportową, bo obecnie gimnastyki są trzy, połączyły się akrobatyka sportowa i gimnastyka artystyczna. Mamy to szczęście, że mamy na Lubelszczyźnie Olimpiadę 26 w sportach halowych i trzy gimnastyki goszczą na terenie Białej Podlaskiej, co rzadko się zdarza, bo trzeba mieć do tego i sprzęt specjalistyczny, i trenerów, i znać formy organizacyjne, żeby te zawody zorganizować. Teraz odbywa się gimnastyka sportowa kobiet i mężczyzn, a za tydzień, jeżeli oczywiście pandemia nas nie pokona, skoki na trampolinie i gimnastyka artystyczna kobiet. Gościmy zawodników z całej Polski czy ze świata? Całej Polski nie, niestety, żeby się dostać tutaj, tu gratulacja oczywiście dla województw, dla trenerów, którzy mają zawodników na poziomie takim, bo przed olimpiadą trzeba się zakwalifikować. Są zawody organizowane kwalifikacyjne, bardzo trudne. Po tych kwalifikacjach zawodnicy w ilości ustalonej przez Ministerstwo Sportu są zakwalifikowane na Olimpiadę Młodzieży, bo organizatorem nie jest ani miasto, ani Urząd Marszałkowski, tylko bezpośrednio Minister Sportu. Są to w przyszłości najlepsi zawodnicy w danej dyscyplinie sportu, którzy może będą nam reprezentować na Mistrzostwach Europy, Świata i Igrzyskach Olimpijskich. Dlaczego Biała Podlaska stała się miejscem tych igrzysk i czy mamy zawodników z Białej Podlaskiej? Pytanie, gdzie serce boli, trafił pan w dziesiątkę. Nie udało nam się utrzymać gimnastyki sportowej, mimo że w latach 90. byliśmy najlepszą drużyną przez 6 lat w gimnastyce sportowej i to seniorów. I mieliśmy dwóch najlepszych zawodników. Obecnie tu jeden jest jako trener i jedna zawodniczka jako trenerka. Joanna Skowrońska studiowała u nas, kadra narodowa, kadra olimpijska, występowała na igrzyskach w Atenach i w Sydney. Adaś Kieszkowski, jeden z najlepszych zawodników na świecie na poręczach, też tutaj występuje. Organizacyjnie wiemy, o co chodzi, nie udało się utrzymać form organizacyjnych, chyba kryzysy finansowe i tak dalej. Niestety Biała Podlaska jest małym miastem, przemysł nie utrzymał. Nie udało nam się jednym słowem utrzymać gimnastyki sportowej. To wydarzenie sportowe jest też trzydniowe. Dzisiaj zaczynamy, a finał w niedzielę. Zawody trwają 4 dni, jeden dzień to są rozgrzewki, żeby zawodnicy zapoznali się z halą. No i teraz już odbywają się prawidłowe zawody, piątek, sobota i finały w niedzielę. Jest przebiegu? Fenomenalna organizacja, tu z tego tytułu, jak jest takie pytanie, chciałem podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu Lubelskiej Unii Sportu. Wszystko się odbywa fenomenalnie, fenomenalnie zgrane jest, ok. Tu mamy też studentów, których wykorzystujemy do organizacji zawodów. Przyszli nauczyciele, trenerzy, mają bezpośrednią praktykę, żeby zapoznać się, jak to wygląda od kuchni. Zawody wyglądają ładnie, tył trochę inaczej. Najbardziej widowiskowa taką konkurencja, która nas czeka, bądź która była?
No nie da się tak. Zależy wszystko od zawodnika, na jakim poziomie jest. Natomiast gimnastyka przez ponad 100 lat wyprasowała sobie całkiem inne przyrządy dla kobiet. Preferują cechy psychomotoryczne kobiet, to tak jak równoważnia jest tylko dla kobiet. Ćwiczenia wolne kobiety wykonują tylko przy muzyce. Natomiast poręcze asymetryczne dziewczęta wykonują elementy niekiedy dwukrotnie trudniejsze niż mężczyźni. Natomiast na skoku widać taki materac, który układają trenerzy. Skok Jurczenko przez ręce powoduje, że siła odbicia jest większa niż u mężczyzn. Natomiast u mężczyzn jest sześciobój męski, preferujący cechy męskie, a więc metalowy drążek, poręcze symetryczne, oczywiście przyrządy, które wyszły z niemieckiego systemu wychowania fizycznego. Do 15 roku życia młodzież ma być przygotowana do armii, żeby mógł nosić plecak, karabin, buty wojskowe i pokonać różnego typu przeszkody. Teraz już są to zawody, typują nam najlepszych zawodników i w formie rywalizacji.